strony dużego Ministerstwa Gospodarki, które będzie zajmowało się problematyką makroekonomiczną. Jestem zdania, że trzeba też zmienić Centrum Zarządzania Administracyjnego w rozumieniu funkcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Rady Ministrów oraz Kancelarii Premiera, ale to są wszystko sprawy, które są w tej chwili dyskutowane i które zostaną bardzo niedługo przedłożone opinii publicznej, ale to wszystko wymaga współpracy, to wszystko wymaga współdziałania wszystkich ośrodków władzy, od samorządów lokalnych poczynając, a na prezydencie kończąc. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Zieliński. Pytanie dla Lecha Wałęsy. Od dłuższego czasu trwa taka ożywiona publiczna dyskusja na temat modelu samorządu gospodarczego. I w tej dyskusji ścierają się dwie koncepcje. Jedna jest reprezentowana przez Krajową Izbę Gospodarczą z konkurencyjną koncepcją reprezentowana przez inne organizacje biznesowe, tak jak Polska Rada Biznesu czy Business Center Club. Która z tych koncepcji jest Panu bliższa i dlaczego? Myślę, że trzeba pogodzić te wszystkie koncepcje i musi tu być porozumienie, innej drogi nie ma. Jedni i drudzy muszą trochę ustąpić, najprostsze rozwiązanie i jestem w stanie rozmowy prowadzić i do tego doprowadzić. No jedni chcą, aby to było obowiązkowe zrzeszanie się w Izbie Gospodarczej, inni, żeby sobie wybierać patrona takiego biznesowego. Jak pan to chce pogodzić? Panu, i w tej sytuacji przy rozmowach jest możliwy kompromis. Nie takie kompromisy, nie w takich sytuacjach zawieraliśmy. I trzeba go zawrzeć, dlatego że taki spór nie służy ani jednym, ani drugim. Czy pan jakoś będzie na przykład Krajową Izbę Gospodarczą przekonywał? Oczywiście, jeśli mówimy o rozmowach i o wspólnym rozwiązaniu, to nie ma innej drogi, jak przekonywać. No to jest bez sensu. Proszę pytanie, bo to już pan się skończył. Pan Andrzej Kwiatkowski, bardzo proszę. Proszę pana, pan tutaj dzisiaj w czasie udzielania odpowiedzi z pewnym zadowoleniem powiedział tak szybciutko: białe księgi pracują jak trzeba, już niedługo efekt będzie znany, bo godziny są policzone. Pan o białych księgach mówił we wtorkowych sygnałach dnia w radio, pan o białych księgach mówił wczoraj do załogi huty Lukini. Ja muszę powiedzieć, że ja się tego boję, co pan mówi, dlatego że małe miasteczka, miasta małe, gminy, wsie to są takie małe ojczyzny, w których ludzie bardzo blisko żyją obok siebie. Pan natomiast widzi, no taką ma pan propozycję, żeby oni do tych białych ksiąg wpisywali o tam różne przekręty gospodarcze, podawali nazwiska tych ludzi, których trzeba byłoby rozliczać i tak dalej. Czyli proponuje pan, żeby jeden donosił na drugiego. Pan w moim przekonaniu chce w ten sposób jakby rozbić te lokalne struktury, które tam tak ze sobą żyją. Dlaczego właściwie pan to robi? Przecież zna pan takie powiedzenie, że jak się chce psa uderzyć, to kij się szybko znajdzie, że przy charakterach ludzkich to jest strasznie łatwo poróżnić tych ludzi ze sobą. Proszę pana, ja robię to tylko dlatego, że jeśli tego właśnie nie zrobimy, to grozi nam coś podobnego jak rewolucja październikowa. Ale wyobraża sobie pan tych ludzi z białymi księgami. Proszę pana, naprawdę dziś mamy poważnych ludzi i dzisiaj naprawdę mamy komputery, możemy przeliczyć, co było ile warte, kto jak sprzedał. I tu nie chodzi, by bez możliwości obrony kogoś skoczyć i go zniszczyć. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, jeśli w dalszym ciągu będzie grabież majątku, jeśli będą nieuczciwe prywatyzacje, to tylko jest kwestią czasu, kiedy i tak masy robotnicze, pracownicze ruszą na to i zniszczą, i spalą tych właścicieli, którzy nabyli niewłaściwie, a przy okazji, co i właściwie, którzy zrobili, tu pan ma rację. A więc ja niejako ochronnie wcześniej mówię ludzie, w którą stronę my zmierzamy. Trzeba sprawiedliwości, właśnie, trzeba zasad, trzeba moralności, bo w innym przypadku nie ma mowy, aby to się inaczej skończyło. A więc ja niejako ostrzegam, widzę wcześniej te procesy, które muszą nastąpić, a one nastąpią, jeśli nie będzie poważne, porządne, społeczne uwłaszczenie i wyciszenie spraw, które na dziś, do których społeczeństwo ma wiele wątpliwości. Ale jak ma wyglądać takie ostrzeżenie z białej księgi? Gdzie oni mają iść z tym? Proszę pana, mamy dzisiaj zorganizowany ruch związkowy i wolny. Pan mówi tak, jak to było kiedyś, że nie było organizacji, wtedy rzeczywiście można było posądzać i robić dziwne ruchy i niebezpieczne ruchy. Dzisiaj, jeśli związek zawodowy, obojętnie czy Solidarność, czy inny, to on nie oskarża. On informacje sprawdza, przelicza, tam ludzie są gdzieś wykształceni i na pewno nie będą oskarżać niewinnie. A nawet jak oskarżą, to przeproszą. Tak, proszę pana. Natomiast niezrobienie tego, pozwolenie na nieuczciwość, na brak zasad, na te właśnie pajęczyny, musi zdenerwować naród i ktoś to podpali. I ktoś zniszczy nasze porządne rozwiązania, które
które są w większości, bo to są marginalne rzeczy. Ale to jest tak, jak łyżka dziechciu beczkę miodu zniszczy. Boję Dziękuję się bardzo. Do czego to prowadzi. Pytanie... Ja boję się, do czego prowadzi pajęczyna i podobne rzeczy. Pytanie do Aleksandra Kwaśniewskiego, Andrzej Urbański. Panie przewodniczący, pan mówił o współdziałaniu ośrodków władzy. Pan to bardzo mocno podkreśla, że panu by się bardzo dobrze współpracowało z większością sejmową, parlamentarną, która pochodzi zresztą z pańskiej partii. Polska to jest dzisiaj państwo bardzo centralistyczne. Takie odziedziczyliśmy państwo po PRL-u. My je zmieniamy, ale ono nadal ma charakter centralistyczny, to pan też powiedział. Po 89 roku Solidarność nigdy nie miała pełni władzy. Bo był sejm kontraktowy, bo się podzieliliśmy, bo krytykowaliśmy się, bo jedni byli w opozycji, drudzy we władzy. Czy ja się mylę, że dzisiaj ma pan większość w Sejmie, większość w Senacie, pańska partia, ma rząd? Co się stanie, jeżeli pan zostanie prezydentem, kiedy już dzisiaj pan mówi, że trzeba zmienić kierownictwo Narodowego Banku Polskiego, trzeba zmienić kierownictwo telewizji publicznej? W pańskich środowiskach mówi się o tym, że prasa wściekle atakuje jednego tylko kandydata pana. Jaka będzie demokracja lokalna, kiedy z góry będzie taki wzór? Wzór monopolu partii. Czy pan się tego monopolu nie obawia? Pan mówi po części nieprawdę. Otóż ja nigdzie nie formułowałem opinii dotyczących zmian w kierownictwie telewizji. Czy... Trzymam za słowo. Nie, ale ja mam prawo do wyrażania krytycznego stosunku, tak jak każdy telewidz, jak każdy obywatel. Panie przewodniczący, ja się powołuję na trybunę, ja bardzo przepraszam. Ale to nie jest, to niech pan przeczyta ten cytat łaskawie, bo moim zdaniem to jest umożliwienie udzielenia odpowiedzi. Ja nic takiego nie mówiłem, tak samo jak uważam, że w sprawie Centralnego Banku, niezależność Centralnego Banku jest kwestią absolutnie zasadniczą. Natomiast oczywiście jest czym innym moja ocena na przykład politycznej przygody, jaką przeżyła pani prezes banku, a co jest związane z ostatnimi wyborami. Uważam, że to naraziło na szwank pozycję Centralnego Banku. Natomiast ja myślę, że panowie mówicie o tej dominacji w sposób rzeczywiście taki bardzo historyczny. Otóż nie ma żadnej możliwości, aby dzisiaj jakakolwiek struktura polityczna miała takie wpływy w państwie jak monopartia w przeszłości. Dlatego, że nic dzisiaj nie jest w stanie podważyć niezależności mediów, niezależności sądów, niezależności samorządów terytorialnych, niezależności gospodarki, niezależności banków i dziesiątków innych dziedzin, które opierają się o swoje prawo i działają w sposób autonomiczny od polityki, od wpływu władz. To po pierwsze. Po drugie, ja uważam, że współpraca prezydenta z większością parlamentarną czy z rządem, dobra współpraca jest korzyścią, a nie jest nieszczęściem czy przeszkodą. I uważam, że jeżeli dzisiaj miałbym wystawiać opinię za 5 lat prezydentury Lecha Wałęsy, to była jedna z głównych słabości. Jedna z głównych słabości, że właśnie tej współpracy nie było. Ja nie wiem, jaki będzie wynik wyborów 97 roku. Chciałbym, żeby pan, który tak dba o tę równowagę, wtedy nawoływał do głosowania, gdyby Lech Wałęsa wygrał, do głosowania za SLD. Ponieważ będzie pan mówił, no skoro mamy prezydenta, który uosabia prawicę, to teraz głosujmy na lewicę, żeby była równowaga. Ale to prezydent Wałęsa nigdy nie miał swojej partii w parlamencie. Ale proszę pana, pan Lech Wałęsa pan Lech Wałęsa po pierwsze starał się mieć tę partię, nie udało mu się jej stworzyć. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ja tę partię mam i więcej uważam, że prezydent, premier i większość, którzy współdziałają, to dla kraju korzyść. To nie przeszkoda. Tomasz Wołek. Panie przewodniczący, pan z pewnością zna takie powiedzenie, że władza demoralizuje, ale władza absolutna demoralizuje absolutnie. Ja rozumiem, że pan wychował się politycznie w systemie, kiedy ta władza była monopartyjna, jednolita. Ale czy teraz, w 95 roku, czy pan tak naprawdę nie chciałby być takim nowoczesnym może, ale w dalszym ciągu pierwszym sekretarzem, tylko że nazywałoby się to, że pan jest prezydentem? I czy ten system przerzucony na dół nie stałby się takim kloszem? Czy ten system nie polegałby na tym, że w każdym powiecie i może nawet w każdej gminie pojawiłaby się możliwość takiej małej polisy? Przepraszam, ale tak to mogłoby wyglądać. Czy pajęczyna kolegów i koleżanek z tej samej partii ma opleść także samorządy? Starczyłoby dla wszystkich? Ja myślę, że u pana obsesja związana z przeszłością już przekracza granice i myślę, że... Z teraźniejszością. Nie, proszę pana, to jest... Pan chce wszystko koniecznie wpleść w scenografię już z minionej epoki. Otóż chcę panu powiedzieć, ja bardzo sobie cenię demokrację. Ja jestem przekonany, że w tej demokracji naprawdę mamy wszyscy jako Polacy wielkie szanse i równe szanse. Jedni wykorzystują je lepiej, drudzy gorzej. Ale ja większych sukcesów politycznych jak w demokracji nigdy nie odniosłem i nie odniósłbym. Dlatego jeżeli pan dzisiaj chce w ten sposób nieelegancki powiedzieć, że
w ogóle mógłbym myśleć o tym, żeby być czymś na wzór pierwszego sekretarza, to to jest i śmieszne, i obraźliwe, i myślę, że w ogóle nie należy tego rodzaju argumentów stosować. Dlatego, że proszę pana, ja dałem wiele dowodów, że bardzo zależy mi na tym, żeby Polska była demokratyczna, od okrągłego stołu i wspomnianej tutaj Magdalenki poczynając, a później w tych działaniach, które podejmowałem, o które pan mnie niesłusznie podejrzewa, zawsze była chęć, aby struktury demokratyczne, instytucje demokratyczne były w Polsce silniejsze. I to jest droga, którą będę szedł. I mam taki oto argument ostatni w tej sprawie. Ja słyszę wielokrotnie od ludzi, którzy mają głosować, że oni boją się, co będzie, jak Lech Wałęsa przegra. Że wtedy grożą Polsce napięcia, że Lech Wałęsa stanie na czele ruchu protestu, że będzie rzeczywiście władzy nie pomagał i tak dalej. I nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek powiedział, co się stanie, jak Kwaśniewski przegra. Że czy on zorganizuje ruchy protestu, czy on będzie wyprowadzał ludzi na ulicę. Ja to traktuję jako ostateczny dowód zaufania wszystkich, także panów, bo nigdy o tym nie mówiliście i słusznie. W moje demokratyczne przekonania. Ja chcę zapewnić, że demokracja ma reguły, których nie wolno podważać. Ja nigdy ich nie podważałem i nie będę podważał. I ja to mówię dziś jeszcze przed wyborami, kiedy wynik jest nieznany. Ja reguł demokratycznych nigdy nie będę podważał. I dlatego, drodzy panowie, chciałbym, żebyśmy widzieli tę Polskę w roku 95, a nie w 85, 75 czy jeszcze wcześniej. Ta Polska jest naprawdę inna i ona jest inna dzięki ludziom. Bo gdyby słuchać dziennikarzy, to można by rzeczywiście mieć przekonanie, że żyjemy w jakimś zupełnie koślawym kraju, który bardziej przypomina przeszłość, aniżeli przyszłość. Panowie, ten program ma też reguły, których nie podważymy, także dziękuję panom. I czas na podsumowanie. Lech Wałęsa. Proszę państwa, jedno zdanie musi być. Przecież te dążenie, panie Kwaśniewski, tu jestem zaskoczony, pan jest młode pokolenie. Te dążenie pana do jedności, do centralizacji, do zgody na siłę, to jest przerażające. Skąd to się bierze w młodym pokoleniu? Tego ja nie zrozumiem jako demokrata. Pan mówił o demokracji, ale daleko panu do demokracji. Szanowni państwo, decyzja, żeby kandydować, nie była dla mnie łatwa. Zdecydowałem się jednak, bo wiem, że mogę zrobić dla Polski więcej niż inni. I muszę zagrodzić drogę nierozliczonej za zbrodnie przeszłości postkomunie. Za mną stoją czyny, nie tylko słowa. Pierwszy, podniosłem sztandar wolności i mamy wolność i demokrację. Pierwszy, podniosłem sztandar niepodległości i nie mamy już obcych wojsk. Za mną stoją ludzie sprawdzeni i kompetentni, patrioci, znacie ich państwo dobrze. Za mną stoi międzynarodowy autorytet, który jest Polsce potrzebny w naszej historycznej drodze do NATO i do Unii Europejskiej. Dlatego zdecydowałem się kandydować, dlatego mogę też i obiecać, że przeprowadzę Polskę w tym samym co dotąd dobrym kierunku, zapewnię pokój społeczny i równowagę bez popadania w skrajności. Zapewnię, że państwo polskie nie opanuje jedna partia ani jedna grupa. Doprowadzę Polskę do NATO i do Unii. Takie jest moje zobowiązanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Aleksander Kwaśniewski. Ja nie będę odczytywał żadnego świadczenia, ale zanim powiem to, co chciałbym powiedzieć bezpośrednio państwu, dwie uwagi. Otóż Polska nie dzieli się na Polskę Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Polska jest wspólna, Polska jest jedna i nie jest to marzenie o jedności, czy źle widziana, czy źle rozumiana jedność. Ona jest nam wszystkim Polakom potrzebna. To, że pan inaczej rozumie jedność, tak, to prawda, bo pan skłócił bardzo wielu ludzi w Polsce i pan z kłótni, ze sporu uczynił metodę. Ze spraw konfliktu uczynił pan zaletę, podczas gdy w moim przekonaniu to była i jest wada. Dlatego sądzę, że pora najwyższa, abyśmy rzeczywiście szukali tego, co wśród Polaków wspólne. I tu nie chodzi o dominację jednej partii, tu nie chodzi o grupę, tu chodzi po prostu o to, żeby słuchać innych, żeby z nimi rozmawiać, żeby być otwartym na argumenty, jakie padają i żebyśmy rzeczywiście starali się wykorzystać szansę, jaka przed Polską jest. 5 lat prezydentury Lecha Wałęsy znamy. Na pewno były tam karty, które trzeba uszanować, ale było tam również wiele straconego czasu. Polski dzisiaj nie stać na to, aby czas stracić ponownie. Właśnie wobec nowych wyzwań, właśnie wobec konieczności utrzymania rozwoju gospodarczego, wobec konieczności umocnienia polskiej demokracji, przyjęcia nowej konstytucji. Nie możemy tracić czasu wobec problemów, które mamy. Ludzi bezrobotnych, ludzi biednych, ludzi mieszkających i pracujących na wsi. Wobec losu polskich kobiet, które także przecież czekają na ofertę, na propozycje, na koncepcję, jak mogą znaleźć dla siebie
perspektywę w tych często jeszcze w bardzo niedobrych warunkach. Sądzę więc, że jest wiele do zrobienia i współpraca prezydenta, parlamentu, samorządów lokalnych to nie jest słabość, to jest wielka szansa, jaką możemy wykorzystać, jeżeli będziemy starali się to robić w sposób konsekwentny. Szanowni Państwo, wybór w niedzielę należy do Was. Każdy nosi w sobie nadzieję. Ja także noszę nadzieję, że Polska może być lepsza, że w Polsce możemy działać zgodniej, że w Polsce możemy się różnić, ale z tych różnic będą wynikać pożytki, a nie kłótnie, nie swary, nie spory, nie tracony czas. Dlatego chciałbym, aby podejmując decyzję w niedzielę, wszyscy Państwo wybrali tę lepszą wizję Polski, możliwości, które przed nami się otwierają, zarówno w kraju, jak i za granicą. Chciałbym, żebyśmy działali wspólnie. Chciałbym, żebyśmy nie dzielili siebie niepotrzebnie, nie tylko podług sporu historycznego, komuny, antykomuny, solidarności, przeciwników solidarności, ale właśnie, żebyśmy potrafili ze sobą współpracować, żebyśmy potrafili rozmawiać. Jeżeli udzielicie mi swojego poparcia, to chciałbym być takim człowiekiem i takim prezydentem, którego będziecie dumni, a my razem będziemy mogli być dumni z Polski, którą tworzymy. Dziękuję Państwu. Proszę panów, z komunistyczną, bolszewicką szczerością Aleksander Kwaśniewski. Proszę panów, proszę panie panów, prezydencie, panowie, panowie, ja wiem, że bez słowa komunizm pan nie może się położyć spokojnie spać, więc to rozumiem, że pan się położy dzisiaj spać panie, w dobrym nastroju, bo powiedział pan to, ale panowie, to nie jest... Jeżeli pozwolicie, jedna uwaga na koniec, bo dzisiaj wiemy już jedno i to z całą pewnością, że te wybory zostaną rozstrzygnięte stosunkowo niewielką różnicą głosów. Tak utrzymują wszystkie poważne ośrodki badania opinii publicznej. A zatem w dniu triumfu jednego z panów prezydent, nowo wybrany prezydent stanie przed nie lada dylematem, jak przekonać do siebie blisko połowę wyborców, którzy nie oddali na niego głosu. Prezydent musi być prezydentem wszystkich Polaków. W przeciwnym wypadku grozi Polsce zimna wojna domowa. Kto z panów się z tym dylematem będzie zmagał, pokażemy w niedzielę o 20:00 w studiu wyborczym, do którego wszystkich Państwa zapraszamy. Panom może, dziękujemy serdecznie za udział w debacie. Ale Polakom, że jednak dzisiaj rozstaniemy się w sposób lepszy, aniżeli w niedzielę. To pan rozpoczął niekulturalnie, a dobrze, że pan panie się prezydencie, pan zawsze ma wytłumaczenie dla siebie, a ja jestem bardziej samokrytyczny, pana, więc gotów jestem przyjąć. Pan wszedł do, tak jak do obory, ani B, ani ma, ani kukuryków tam nie, tym. Pan mnie nie słyszał, pan był tak zasępiony. Dziękujemy państwu serdecznie, dziękuję panom serdecznie za udział w programie. Dziękujemy.